Okej. Okay. Więc tak, to jest konfrontacja z haterami wspaniałej gry. W trybie multiplayer na pewno. Nazywa się Call of Duty Dogs. Bardzo fajna, 22 poziom. Gram na hardkorze. Deadmatch drużynowy. Proszę, mało graczy w to gra, tylko najlepsi. No i sobie tak pykniemy parę razy, jak ktoś nie wie, jaka to jest fajna gra. O, Freight. Moja ulubiona mapa to jest taki tartak ruski. Bardzo przyjemne. Co jeszcze mogę ważnego powiedzieć? Prawdopodobnie za chwilę zrobimy grę na Androidzie. Coś tam się wygrzebie fajnego, skoro wszystko śmiga. I jeszcze jakieś dziadostwa. Ja gram kobietą, to jest ważne. To jest rewolucja w tej części. Gramy w drużynie 3 na 4. No i zobaczymy. Ktoś mówi, żona Strasburgera, co się stało z żoną Strasburgera? Co nie jest do końca taki ten... pasmo... możemy sobie poświęcić chwilę na jakieś te... To się nazywają klepsydry, że będziemy czytać, kto umarł? No... czemu nie? O! Straciliśmy lead. Dlaczego moja kobieta zginęła? Momencik. Nawet zostały po niej plastikowe. Halo. Nie mówcie nic o napisie. Widzę, że jest napis. Czytam czat wbrew pozorom. O, dobra. Zaraz, zaraz. Tu szłam. I coś mnie zapierdzieliło. Ta gra może wyglądać gorzej niż normalnie. Z prostej przyczyny, ponieważ gram, wyłączyłem cienie dynamiczne. Szwajcar. Dobra. Kobieta zabija. No i tyle, no i są emocje. Przygody i tak dalej. Okej, dowaliło graczy. I tak, po naszej stronie jest jakiś FP. Czyli pewnie francuski jakiś oddział. Ktoś tu zabił naszego. Spróbuję się z Emilem połączyć kiedyś, bo Emil też ma tę grę. Jak to? Skąd? Boże, przepraszam. Ok, mamy Satcoma. To jest niesamowita dogodność, to jest mapka w grze, w której... mapka to jest niezwykły luksus. Zejdę tędy i wszystkich zabiję, jak na kobietę przystało. Ktoś tam mówi, że nie ma hitboxa. Nie ma hitboxa? Zaraz się będzie zrobić jakąś poprawkę do tego. Jest projekt charytatywnej tarczy. Ile jest tego? 2-4, jest źle. Czy tak zagaduje się, nie przecież ten czat, te wasze bzdury. 22-21, wybiorę chyba inną broń. Lubię chodzić z tą ciężką spluwą. Bo się wtedy czuję bardziej sfeminizowana. Bardziej męska i tak dalej. To jest duża spluwa. Dlaczego zabili kobietę? Z nieba. Nie podoba mi się to coraz bardziej. Okej, satcomy się pojawiły. I tyle. O dziwo, w przeciwieństwie do StarCrafta, team jest dobry, team sobie radzi. Team to znaczy zespół. Licząc tego pierwszego pajaca, który ma największą ilość zgonów. No ale okej. Chce to ma. Tam coś się strzela. Jakąś ciufcie słychać w ogóle. Te spawny są trochę przerażające, jak się pojawiają ludzie z dziwnych miejsc. Dobrze. I tak to jest być kobietą właśnie.
A propos fajnych rzeczy, jest zwiastun kolejny, czy właściwie gameplay gry o Snake'u. Czyli Metal Gear 5. I wygląda całkiem nieźle, to jest ten, cały czas ten sam etap. Boże, jak się stało, że zginęłam? Nie rozumiem. Jest niezłe. Czy będę masterował StarCrafta? Prawdopodobnie tak, ale to wieczorem. Zalicz 50 asystę. Ok, jestem w bardzo złym miejscu. W sumie nie wiem, gdzie jestem. I tyle. Old Snake. A dlatego myślałem o Snake'u, bo zobaczyłem tego gościa. Pasowałoby coś mojej drużynie tutaj pomóc, zdobyć jakiś fajny bajer. Boże, zapatrzyłam się w psa. Ja pierdzielę. Bo to takie smutne, nie? Martwy pies. No i mnie zabili, nie? Ślepi ludzie grają w to. Nie wiem, co on mi chciał zrobić. Może on też się zapatrzył. Może mam ładne plecy na przykład. W okolicach tyłka czy coś. Dostaniesz patyk z kupą. Za co? Okej, okay, Old Snake jest tam. O, tutaj mój szybki refleks tylko uratował mojego. Jest! I teraz mojej drużynie dostarczam wspaniałe gadżety. Będą widzieli, gdzie są diabły poukrywane. Co więcej, wygrywamy, więc... Jak ktoś czegoś masakrycznie nie skopie... Na przykład w ten sposób zginął. Czemu zginął? Pytanie jeszcze, jak zginął? No właśnie. Okej, okay. Zabić jednego podczas skoku. Wtedy dostanie doznaczenia. Boże, uważaj! Hitbox oszukuje, tak? Nie chce naszych pieniędzy. Zaraz to poprawię. Dobra, imba kobieta jest. Proszę, ze skokiem kolej zrobił. Nie było to the best, bo niestety jestem skupiony na komentowaniu tego, co robię, co odciąża mój mózg, ale proszę, zdobyłem poziom, zdobyłam. Jest spoko. Momencik, żeby tam zadziałała akcja charytatywna, powiedzcie, jak będzie ciemno i jeszcze sobie jedną zapodam i coś fajnego.